Zatem, cześć wszystkim, z tej strony PG, a to jest kolejna sesja, już trzecia oraz ósma część z Let's Playa z Undertale'a, czy jak to się tam zwie. Nie wiem, jakaś taka gra, o której wszyscy gadają, ja tam nie mam nic pojęcia o niej. Okej, okay, więc tak, co poprzednio robiliśmy? Zwiedzaliśmy ten wodospad Niagara. No, na razie chwila, co to jest. Nie, nie chcę płacić. Chciał mnie podwózkę zrobić, pewnie mnie przepłynąłby na sam początek poziomu czy coś. Okej, więc no, zwiedzaliśmy wodospad Niagara, a w tej części będziemy go zwiedzać dalej. By the way, zapomniałem sobie Google Translate włączyć. Ugh. No kurde, głupi Firefox, nie laguj mnie. Jasna cholera. Okej. Okay. Squeak. Nieźle. A, no tak, zapomniałem, tutaj SNES stoi. Czy sprzedasz mi jakieś itemki? Mam tylko dwa itemy leczące, przyda mi się coś. Hello. Myślę o zaczęciu biznesu z teleskopami. Normalnie to kosztuje 50 tysięcy G za użycie tego premium teleskopu, ale skoro cię znam, możesz użyć to za darmo. Ja, i co ty na to? Jeżeli wiem, co się stanie. Spojrzę na ten teleskop i będę miał jakąś czarną dziurę na oku, czyż nie, bo pomalowany został. Albo nawet i to może się stać. Wiedziałem, kurde! Hach, nie jesteś usatysfakcjonowany? Nie martw się. Dam ci pełny zwrot kosztów. Powiem to dla... rozwieszczę wszemi wobec, że podbiłeś mi oko. Tak. Mimo tego, że nie podbiłeś. Okej, to mi się przyda. I to wszystko z przedmiotów leczących. Co? Czym jest gwiazda? Czy możesz ją dotknąć? No, dotarcie do niej trochę by zajęło czasu, ale dotknąć raczej chyba możesz. Czy możesz ją zjeść? Dla chcącego nic trudnego. Czy możesz ją zabić? Dla chcącego nic trudnego. Kropka. Czy jesteś gwiazdą? Nie. Jestem człowiek z podbitym okiem. Bo głupi szkielet mi to zrobił. Patrzę na ciebie. Mam cię na oku. Moim podbitym oku. Uuuu! Hello! Zmieniłem kolory mojego sklepu, ale wciąż nie ma gości. Całe szczęście, pomyślałem o tym, o rozwiązaniu. Karty? Za każdym razem, kiedy kupujesz lód, możesz wziąć kartę z pudełka. Jeśli masz trzy karty, możesz... O, dobra. Czyli kupię trzy lody, jeden za darmo dostaję. 25? Ja pierdzielę, czy cena podniosła się tego? Tak. Dobra, mogę stać mnie tylko na jeszcze jeden. Mam nadzieję chociaż, że będzie to jakiś super mega fajny przedmiot, który nam wyleczy więcej HP niż zwykły lód. Bo jak nie... Info. 15 HP. Ach. I 25 golda, ty kurde skurczybyku jeden. Mam ciebie też na oku. O! O, ale wyleczyłeś mi moją śliwę, dziękuję ci bardzo. Stare napisy były
namalowane na tej liście 21 różnych smaków. By the way, czy te karty mi... Tak, zajmują mi sloty. Tak. Idziesz tu. I czuję się od razu bezpieczniej. Pójdę tędy najpierw. Chociaż ja kurde sam nie wiem, gdzie ja powinienem iść, a gdzie nie, bo tyle tutaj jest tych ścieżek. Kaczka. Cholera, dobra. W sumie to się cieszę, że mi zagrodzili tam drogę. Pewnie będę musiał później tam dojść, czy coś. Słyszysz konwersację, ponieważ jesteś gumowym uchem. Więc, nie masz żadnych życzeń? Ja tam... sam nie wiem osobiście. Fuck. Znowu wy... gincie. Nawet mi golda nie daliście. I zaraz i to wszystko. O! Paletowe buty? Pewnie. Chwila. Jej, założyłem je. Chwila. Ale ja... Zaraz, stat. 8 plus 7? Item... Nie, stat. 8 plus 5. W sumie to ja wolę tą rękawicę, ale... Jeszcze nie wiem, jak te buty działają. Może działają tak samo. Szczerze mówiąc, ta rękawica to całkiem fajna sprawa. Gring. Dzień dobry, tu jest Papierus. Pamiętasz, jak zapytałem cię o te ubrania? Cóż, ten przyjaciel, który chciał wiedzieć, jej opinia o tobie jest bardzo mordercza. Ale sądzę, że już o tym wiedziałeś. I ponieważ o tym wiedziałeś, powiedziałem jej to, co ty powiedziałeś, że nosisz bandanę. Ponieważ wiedziałem oczywiście po takim podejrzliwym pytaniu, że oczywiście zmieniłbyś twoje ubrania. Jesteś taki mądry. W ten sposób będziesz bezpieczny i ja nie kłamałem. Żadnego zdradzania nigdzie. Bycie przyjacielem ze wszystkimi jest łatwe. Ty skurwielu. Fuck. Znowu konio, syreno, pudzian, homoseksualista. Spadaj. Fuck. Nie! Okej. Te buty baletowe w sumie nie są wcale takie złe. Nie! Dobra. Cholera, nie mogę... Muszę się przyzwyczaić do tego, do timingu. Nie! Kurde, zginiecie, dość tego. Umyj twoje ręce, to ty kurde się umyj, brudasie jeden. Udało mi się! Prawie. Cholera. Czy to jest mydło? Dopiero teraz zauważyłem, że to mydło. Do widzenia. 104! Szósty level, nieźle. Będę musiał za niedługo zużyć mojego przedmiotu leczącego. Ale fakt, ta muzyka jest naprawdę fajna. Moc, by zabrać ich duszę. To jest moc, której ludzie się obawiali. Czyli zaraz, po tych całych wcześniejszych hieroglifach, jeżeli ktoś mnie zarąbie,
To oznacza, że stanie się super zajebistym potworem, który może zabić cały świat. Więc będę musiał uważać i... Mam nadzieję, że to nie idzie w ten... To nie jest hentai, spierdzielaj. To jest hentai. Hej, tu zauważyłem, że tutaj jesteś. Jestem Onion-san, słyszysz? Onion-sran chyba! Nie zbliżaj się do mnie. Ten. Zwiedzasz wodospad, co? Tu jest fajnie, co? Podoba ci się, co? Ta, mi też. To jest mój ulubiony, to jest mój faworyt. Chwila. Co za cudowny dzień. Dostałeś 15 HP. Mimo tego, że woda tu jest coraz to płytsza. Muszę siedzieć cały czas, ale... Hej, to w porządku. To jest o wiele lepsze niż przeprowadzanie się do miasta. I życie w przeludnionym akwarium. Tak jak wszyscy moi przyjaciele. Możesz dać mi spokój? I akwarium jest pełne, tak czy owak. Nawet jeżeli bym chciała, to... Wszystko w porządku, słyszysz? Agidain wszystko naprawi, słyszysz? Wyjdę stąd i będę żyć w oceanie, słyszysz? Tak, słyszę, kurde. Albo raczej czytam, bo mam oczy. Hej, tu. To jest koniec tego pokoju. Widzimy się potem. Życzę ci miłego, miłego czasu, czy tam coś. W wodospadzie. Usmażę cię i zjem. Ja lubię smażoną cebulę. Shiren. Tak, tak. Tut. Wygrałem! Znowu level dostałem, nice! Zarąbiście, będę mógł... Północ jest na górze czy na dole? Południowy pokój chowa skarb. Ta kratka jest inna w Zaraz, czy tu jest? Jest taka bardziej fioletowa w porównaniu do granatowych tych... granatowego podłoża. X-Quit. Tak. I co, i teraz mam zagrać Moonlight Sonatę i otworzy mi się jakieś przejście z emblemem? Chwila. Nawiedzona piosenka echo robi echo w korytarzu. Czy możesz ją zagrać? Tylko pierwsze 8 jest w porządku. Czyli pierwsze 8 nut, tak? Gdzie jest ten korytarz tak w ogóle? Ta moc nie ma żadnego. Nie ma żadnej kontry. Człowiek nie może zabrać duszę potwora. Kiedy potwór ginie, jego dusza znika. I nieprawdopodobna moc jest potrzebna, żeby zabrać duszę potwora. Jest tylko jeden wyjątek. Dusza specjalnego rodzaju potworów nazywanych bosowymi potworami. Dusza bosowego potwora jest
wystarczająco silna, żeby żyć nawet po śmierci. Nawet jeżeli tylko przez kilka momentów. Człowiek mógłby zaabsorbować tą duszę, ale to nigdy się nie stało. I teraz już nigdy się nie stanie. Że co, że niby ja mam to zrobić, czy coś? Ja chcę save'a. To statua. Struktura na jego, przy jego stopach jest sucha. Chwila. A nie, nie mam tego bałwana całego. To wszystko? I nie wiem, tu, moim zadaniem jest tutaj sysanie tych całych dusz, jak kurde odkurzacz z pogromców duchu? Proszę wziąć jeden. Tak. I to wszystko? Dajcie mi save'a! Czy to jest jakiś smar? Nie, to kałuże. Ale głupi jestem. O, Skragi! O, masz ten parasol. Super. Chodźmy. A ja ciebie znam, kim ty kurde jesteś? Że za mną idziesz. Weź sobie swój własny parasol. O, jeszcze za mną łazisz. Mam nadzieję, że... O, o chłopie, Magarudain jest taka fajna. Rozwala złych kolesi i nigdy nie przegrywa. Gdybym był człowiekiem, moczyłbym moje łóżko co noc. Wiedząc, że będzie chciała mnie pobić, haha. O, poczekaj chwilę. Zaraz zobaczymy, jak to pójdzie. Po co mi parasol w takim razie, że mimo tego, że... Ej, więc pewnego razu mieliśmy szkolny projekt, gdzie mieliśmy opiekować się kwiatkiem. Król mieliśmy go nazwać pan... Pan Sennik? I musieliśmy go nazywać pan Sennik. Zgodził się, żeby dać mu jego własne kwiaty. No i wyszło na to, że przychodził do szkoły i uczył nas wszystkich o odpowiedzialności takich tam. I to właśnie spowodowało, że zacząłem myśleć. Ej, jak byłoby fajnie, gdyby Maziodain przychodziła do szkoły. Ona mogłaby pobić wszystkich nauczycieli. Jesteś nienormalny. Może by nie pobiła wszystkich nauczycieli. Jest zbyt fajna, żeby skrzywdzić niewinną osobę. O tak, a wiesz co? Zgadnij, kto we mnie rzucał tymi włóczniami i musiałem od niego spierdalać. Ło, to ten zamek, który dałem sobie w ten... w miniaturce tam. O, w obrazku do Let's Playa. Nice. W sumie jak sobie ten obrazek wybrałem, ponieważ ładnie wyglądał, a teraz to w kontekście już wiem mniej więcej, o co biega z nim. Znaczy nie, wciąż nie wiem, co to jest za zamek, ale... Tak. Zostawimy to. Nie potrzebuję żadnego parasola i waszej życzliwości. Jestem kurde buntownik. Yo, to... lecz, kurde. Jak to... chwila. Dobrze mi szło do tej pory. Lecz... jak to się mówi? Półka? Nie. Krawędź, ja pierdolę, jak. Ta krawędź jest zbyt stroma. Yo, chcesz zobaczyć się z Mazandain? Co nie? Westchnij się na moje ramiona. O. Idź przodem. Nie martw się o mnie, zawsze znajdę jakąś drogę, żeby przejść. I zawsze znajdziesz drogę, żeby się wypierdzielić na równej krawędzi. Ale okej. Save.
Ludzie obawiali się naszej mocy i zadeklarowali nam, wypowiedzieli nam wojnę. Zaatakowali nagle i bez litości. To można było ledwo nazwać wojnę. Razem ludzie byli zbyt potężni, a my potwory zbyt słabi. Nawet jedna dusza nie została wzięta, a niezliczona ilość potworów została zamieniona w pył. Tak, dźwięk deszczu mnie wypełnia determinacją, nieważne. Ważne, że mam 7 level i 44 HP, to znaczy, że będę mógł przetrwać jakieś tam ataki. Coś mi się zdaje, że zaraz będzie boss. O! To światło chyba o tym świadczy. Boi się, że w pierdziel dostanę. O kurwa. Dobra. Jestem zbyt fajny, żebyś mnie zabiła. Nie dasz rady. Jestem jak Solid Snake, nie złapiesz mnie. Mimo tego, że mnie już wykryłaś. Fuck? Dobra. Idzie mi nieźle. Ale gdzie tu jest wyjście? Tędy? Nie. Ślepa uliczka, jeszcze nie koniec gry. Muszę się skupić. O, jeden? Stać cię na więcej chyba. Myślisz, że co? Że jesteś mega zarąbista, ponieważ potrafisz teleportować te całe włócznie głupie? O, i co? Uciekłem. A nie, jeszcze nie. O, fuck. Ha, tylko raz mnie dopadłaś. O, kurwa. Niech zgadnę, przyjdzie teraz za mną. Okej, dostaniesz w pierdol, mam tego dość. Kurde, nawet nie chcesz ze mną walczyć, ale z ciebie i... Tchórz, kurde! Wygląda na to, że to koniec gry. O, upadłeś, czyż nie? Czy nic ci nie jest? Proszę, wstań. Maciek Huch. To miłe imię. O, dziękuję. Ja jego nie lubię. Ja mam na imię... No cholera jasna, nie dowiedzieliśmy się. By the way... Łyknąłem sobie herbaty przed chwilą. Ale nie, jestem ciekaw, kto to był. Śmieci. Śmieci. Nic się kurde ciekawego nie dzieje tu. Tak, tak. Tak, 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 tak. Aha, zajebiście, dobra. Jak tam moje... O, pełne HP mam, zajebiście. Starczyłoby mi na kolejnego loda. Nie na takiego loda, tylko zwykłego. Komputer. Środek jest pusty. W takim razie to nie jest komputer, tylko obudowa. Czy to nie jest ten manekin? Chcesz go rozwalić? Nie. Patrzycie na wasze oczy przez chwilę. Ha, ha, ha. Zbyt zastraszony, by walczyć ze mną, co? Jestem duchem, który żyje w środku tego manekina. Mój kuzyn żył w manekinie też, aż do momentu, kiedy ty przyszedłeś! Kiedy z nim pogadałeś,
pomyśleli, że to jest naprawdę bardzo miła rozmowa. Ale te rzeczy, które powiedziałeś, okropne, szokujące, nieprawdopodobne, co ja takiego powiedziałem? Przestraszyło go i uciekł z tego całego... Człowieku, wystraszę twoją duszę z twojego ciała. Okej? Głupi, głupi, głupi. Nawet jeżeli zaatakujesz... Nawet jeżeli zaatakujesz moje ciało, to nigdy mnie nie skrzywdzisz. Jestem wciąż... Nie mam wciąż tego ciała, ty głąbie. Czekaj. Czy głąbie to komplement? O, dostaniesz w pierdol. O! Au! Wydurnie. Patrzcie... Na kogo celujecie waszymi magicznymi atakami? Hej, ty! Zapomniałem, że... Zapomnij o tym, że powiedziałem cokolwiek o magii. Nie, nie zapomnę. Słaby, słaby, słaby. O cholera, dostałem raz. Tata, nieważne. Po prostu będę grał na zwłokę. Pokonam cię i zabiorę ci twoją duszę. Poczekaj chwilę, moment. Pachnie jak sklep z ciuchami. Nie, pachnie jak śmieci raczej, bo w śmietniku byłeś. To chyba coś znaczy. Użyję twojej duszy, by przejść przez barierę. Ale w pierdol dostajesz. Ta. Będę stać w oknie fajnego sklepu. Ty gnoju. Ta, nieważne. Wtedy wszystko będzie moje. Jedna kulka, niech to. A tak, sądzę, że pomszczę mojego kuzyna. Fuck! Dobra, dostał po mordzie raz. Jak się on nazywał? Fuck! Okej, dostał trochę. Możesz w końcu paść? Już mnie wkurzasz. Co tam, co tam, co tam? Uhuhu! Jak to smakowało? Smakowało pewnie jak ból. Głupi. Ty jesteś głupi. Zaraz dostaniesz w pierdziel ode mnie. Albo od samego siebie, jak tam wolisz. Nieważne. Ach. Już? Hej, ludzie! Kukły, kukły, kukły. Pamiętajcie, pamiętacie, żebym nie mówił, żebyście we mnie strzelały? Cóż. Porażki, jesteście zwolnieni. Wszystkich was... Zastąpię. Aha. Teraz zobaczycie moją prawdziwą moc. Ten. Kurde, relying. Jak to się nazywa po polsku to słowo? Poleganie na ludzi, którzy nie są śmieciami. Mogę cię w końcu roz... No ja pierdolę. O cholera, to... A, dobra. Już myślałem, że mnie dopadną, ale...
Okej, muszę uważać. Po co go atakuje, skoro to nie działa? Uff! Dobra, dostał dwa razy z tych wszystkich rakiet. Dawaj. Ilustracja przytulenia. Dostałeś 15 HP. Ostateczny atak. Uff! Tak jest! Wszystkie rakiety! Nie ma mowy. Ci kolesie są jeszcze gorsi od tych poprzednich. Kogo to obchodzi? Nie potrzebuję przyjaciół. O nie, killer. Mam noże! Jestem. Już nie mam noży. Ale to się nie liczy. Nie możesz mnie skrzywdzić i ty nie możesz. I ja ciebie nie mogę. Będziesz. Utkniesz walcząc tutaj ze mną. Na zawsze. Na zawsze. Na zawsze. O! Co to jest? To deszcz! Kwaśny deszcz! O, zapomnij. Wynoszę się stąd. O, to duch!